siedzicie? Co studiujecie ciekawego? Stosunki międzynarodowe. No, no to zróżnicowanie trochę. Mamy do was pytanie, co kupujecie za 5 zł? Co możecie kupić za 5 zł takiego, co jest wam niezbędne na co dzień, na przykład, żeby zapewnić sobie rozrywkę? Co można kupić za 5 zł? Każdy pomysł jest dobrą kartą. Kartą. 5 zł to dokładnie kosztowało? Coś jeszcze znajdzie? To niewiele pewnie pieniędzy. A pytanie, jeżeli chodzi o spędzanie czasu, jakąś rozrywkę, to za piątkę można coś sensownego znaleźć? Kino, no to pewnie nie bardzo. Gdzie możecie się wybrać za 5 zł? Do pijali. Jakbyś tego na czas przeliczył, ile czasu fajnie za tą piątkę można spędzić? Max. 10 minut. Nie, na godzinka. Godzinę piwo? No, naturalnie. No ja nie. 5 zł. Espresso. Espresso. Jakie z masłem? Czyli taka... Jakie z masłem za 4,50. No ale to 5, tak? Ukryta, ukryta reklama to tutaj. Kafi. Soczek. Kola. Kole. Wodę. Można kupić 10 bułek, można kupić jogurt i do tego małą wodę. A to drugi jogurt. I ile przeżyjesz na takim asortymencie? No nie wiem, przez 4 godziny może. McDonald's. A jaka jest opcja Tobiasz? Tobiasz Wanitetę Bramkarz od Ryopole? No to jest taka akcja dla studentów, że za piątkę możecie wejść na mecz od Ryopole. W przedsprzedaży z kartą kibica. Studenci przybili piątkę chyba tak. Okej. Godzina 45 rozrywki przy Oleckiej. Okay. I do tego na razie piątka nie będzie potrzebna, bo Tobiasz ma dla was. O, super, dzięki. Po energetyku i po wejściówce na mecz 1 grudnia, który zagramy z Rakowem Częstochową. Super. Mecz piłki nożnej dla studenta, cena przedsprzedaży z kartą kibica to jest piątka. No. Bez przedsprzedaży z kartą kibica niewiele więcej. 5 zł. Co myślisz o tej cenie? Na razie tak pytanie, co myślisz o samej cenie, jak za mecz? Genialna generalnie, jak na piłkę nożną. Ja jesteś z Częstochowy, ale nie jestem za Rakowem. To dobrze, bo to masz konkurencję. Wiem, że te same barwy, przecież wiem, gdzie jestem, szanuję. Fortuna pierwsza liga, Tobiasz Wanitetel, nasz bramkarz. Tak, o kurczę, i Tobiasz ma dla ciebie poznać, coś. Bo... propozycję taką mamy i prezent od Tobiasza. Właściwie dwa prezenty. To jest nasz klubowy energetyk z Biełodry. A drugim prezentem... Wejścióweczki darmowe na następne spotkanie. To był mój pierwszy mecz! No to tym bardziej. 3 lata temu. Dwie wejściówki na mecz. Zagrajmy się 1 grudnia z Rakowem Częstochową. I będzie już to? Nie. Najwyżej się ciepło ubierzeć. Dobra. Rozgrzejmy emocjami. I dodatkowo no może... Do kamery wyłaniesz od Mateusza. Oprócz pobudzającej kawy jeszcze dziękujemy. Energetyk klubowy. Proszę bardzo. Dziękujemy. To widzimy się? Widzimy się, do zobaczenia. Do zobaczenia. I proszę kawę teraz. Dzień dobry. Chcielibyśmy pana zaprosić na mecz. Na jaki? 1 grudnia z Rakowem Częstochową. Na pewno przyjadę, obiecuję. To a pan fajnie. Tu w jakim celu? Proszę? W jakim celu pan można tu przyjechał? Parkować. Wygrać nie. Ale tutaj w jakim celu pan tutaj, przyjechał? Tutaj, na kawkę. Na kawkę. Dobra, to widzimy się na meczu czy nie z Rakowem? Jasne, że widzimy. A jak zapraszam. Są nauką przy okazji? Jak to było z tą nauką? Czego się uczyłeś? Co studiowałeś? Geografii w Czechach. Co, udało się wszystko? Niestety nie. Ale się zająłeś się piłką. Tak. No. Najważniejszy jest efekt na boisku, jest dobrze. Tak, no to zapraszamy bez wejściówki, może to pewnie jakoś wejdziesz. Na pewno przyjdziemy. Tak. I później ewentualnie, jak się spodoba, to tak jak mówimy, bilety za piątaka. Super, serio? Super, dzięki. Widzimy się na mecz. Tak, na ten przyjdę. Fantastycznie. Naprawdę, nie żartuję. Ale dlaczego akurat na ten? No bo mówię ci, że to był mój pierwszy mecz, właśnie z Rakowem w Tedadra grałam. Teraz się zapytam, jaki mam szalik założyć. Szalik polecamy Odry. Nie polecam Rakowa. Nie, no się spoko, ale u was tutaj, tak? Tak. Jest, tak. Przy Oleckiej na stadionie rzut beretem w zasadzie. Powiem tak. Dobrze.